Cześć, to jest Rejan, Gaspis119, witam w kolejnym filmie z Medieval 2 Total War modyfikacja z HP, gdzie gra twierdzi, że jesteśmy kurwa na słabi i musi nas cisnąć. Totalnie, no fokusowanie gracza na tej modyfikacji jest totalnie przejebane i nieważne co byśmy robili, zawsze mamy przesrane. Tak jak mówię, cały czas nieważne co gracz robi, zawsze ma przesrane na tej modyfikacji. I to czytam z opinii i tak dalej. Teoretycznie tak, Bordo jest duża armia wroga. Pierwotnie chciałem pójść na Bordo. Myślę, żeby na przykład nie zakręcić na Clermont, bo to przejdziemy przez ziemię tak czy siak Aragonii. Może wtedy oni ruszą wojska z Bordo i my się cofniemy. Tutaj... nic nie ma, tu jest wroga armia idąca. Maurowie przejęli Arles. Nie chciałem, żeby to przejmowali, teraz pójdą na Lyon. Niech oni się wykrwawiają. Szkoda, że nie wykrwawiają się z Aragonią. Nie wykrwawiają się z Aragonią. Bo to jest nasz sojusznik, co prawda, ale no niestety... papież też chyba nie lubił trochę za sojusz z... tak, trochę nas nie lubił za sojusz... z Maurami. Ja myślę, że myśmy cofniemy się na Clermont w tym momencie. Jak oni ruszą z Bordeaux na Pointier, albo w ogóle wyjdą z Bordeaux, to my się szybko cofniemy. Ta armia jest dobra do szturmów, bo jest dużo ciężkiej piechoty. I jeszcze stać nas na nią. Więc dobrze. Tutaj będzie zaatakują w tej turze, więc zapiszmy jeszcze raz grę. I skończmy turę. Tak, straciliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o pieniądze, bo straciliśmy dwa dochodowe miasta, czy jeden zamek, jedno miasto. Czego chcecie, Francuzi? Nie wiem, czego chcieli. Ale nic dobrego. W sumie dobrze, bo tam się armia zbuntowała na moście. Oni muszą najpierw z tą armię pokonać, by gdziekolwiek przejść. A my możemy... teraz widzą inne zagrożenie. Widzą zagrożenie Małżu, bo stracili miasto. O, niestety się na nas rzuciło więcej botów, jak myśleliśmy. Myśleliśmy, że Aragonia będzie spokojna, tak dalej. Znaczy, Aragonię byśmy wykończyli. Nie oszukujmy się. Aragonię byśmy wykończyli, gdyby Niemcy zachowali pokój. Znaczy, sojusz. My mieliśmy sojusz z Niemcami, kiedy biliśmy się z Aragonią. Cofajcie na chyba do 30 czy 40 odcinka. My od chyba 20 czy 30 odcinków walczymy z Niemcami. Tak. Miałem pieniędzy. O ja pierdolę. Gdzie ty jesteś? W Londynie. Idź do... do Lincolnu pójdziesz. Wy mnie dalej oblegacie. Nie mogę tutaj nic więcej sobie zniszczyć. O! Oj, weszli. A ja bym tych Niemców chciał pokonać. Albo tego. O kurwa, mać. Tego chciałbym dobić, znaczy wybić całego. On jest... kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Family member. I generał tej armii. Ja to zrobię, moi drodzy, poza kamerą szybko, więc zaraz nawet wracam. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. A my cofamy się do Niemców, którzy są tutaj, bo w sumie ma co się bić. Ten może zdezerterować. Bordeaux stoi praktycznie puste, ale tutaj Pointier jest naprawdę w złym stanie. Tutaj nic, mar generał, tak? Prince Lionel zmarł. Potrzebujemy jednego działu, kogokolwiek, żeby tutaj przyszedł. Jakiejś kawalerii, czegoś. Przejdź tak. A ty przyjdź tutaj. Ty tu masz. Raz, dwa, trzy, cztery dział kawalerii, czyli mniej ode mnie. Ona odwątlona oddziału ciężkiej piechoty.
Czy ogólnie jest to od ciebie lepszy w tej bitwie, jakbym walczył? To zaraz zrobimy. Ty podejdź tutaj bardziej, to miejsce, o. Widział Clermont, o. Ty tu stój, ty teraz wróć się tutaj. Okej. Ty przejdź tu. Przejdź bardziej tutaj. Coś tu przeszło? Przeszło, dobra. Czyli to jest ta armia. Okej. New faction, hey, Prince Herbert. Wow! Ja tu jeszcze jednego typa. Gdzie ty jesteś? Yorku. A w Yorku jesteś, to idź do Norwich. Musimy zabezpieczyć jakby tutaj nasze wyspy. Naszą wyspę. No najgorsze jest, że kurwa nie mam pieniędzy, nie? Zaatakujcie mnie, kurwa, ile macie? 9. 16 oddziałów masz. Ja mam 15. Powinieneś móc mnie zaatakować. Znaczy mieć, chcieć mnie zaatakować. Dwa do jednego. To bitwa w takim razie, moi drodzy. Nie tu. Naprawdę, to jest tak teraz ciężka kampania. Najcięższa, jaką miałem w Medivalu chyba. Medivalu. Bo Ruś Kijowska szybko się... Mimo... Na Rusi Kijowskiej nastawiał ten sil, mimo że był rozpierdol na początku i nie mieliśmy ciężko, to daliśmy radę się wybronić i tak dalej. A tutaj? Kurwa, w lesie walczymy. No dobra, czyli nasi łucznicy będą mogli króla zrobić. Tych ustawimy gdzieś tu z przodu w razie czego. Za wami ciężka piechota. Na flankach jest cięższa piechota. I musimy złapać jego kawalerię, żeby nie wjechała nam w ciężką piechotę, bo będzie po naszej ciężkiej piechocie. Więc te dwa oddziały tutaj, blisko siebie. Te dwa oddziały tutaj. I generał bardziej tu. Ruszasz na mnie, czy... Idziesz do mnie, okej. Więc my możemy na spokojnie wyjść tą ciężką piechotą do przodu. Okej, posyłasz... Posyłasz kawalerię do przodu. Z włócznikami. I wy na flankę. Dawaj, zatrzymaj go! To chuj. Nie wyszło. Generał tu biegnie. Wyflankujący tutaj. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Generał tak to zrywa. Czekać.
No bo tak tracicie tych ludzi tu, kurwa, co jest? Czekać. Generała, kurwa, złapaliście, serio? Oj, trochę źle mi to idzie. Cofnąć się. No i tak naprawdę nasza przewaga kawaleryjska, proszę się jebać teraz. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Okay. Sześć tych. Serio? Moja ciężka piechota dostaje w pizdę od włóczniczej milicji, która powinna zostać przerżnięta. Gdzie są ludzie kawalerii? St. George, our men have slain the enemy general. Dobra. Without him, his troops will lose their will to fight. Czarza na plecy. Trzeć tam. I są broken. Mass rout. Kontynuować się wybić to. Naprawdę, czasem wystarczy tylko zabić generała. Albo czasem to jest aż zabić generała. To przewaga kawaleryjska, proszę się jebać. Straciliśmy 28% naszej armii, to jest za dużo. Nie wiem, ilu naszych zabili kucznicy.
Weźcie ich, ostrzelajcie tu. Dobra, przerwać ogień. I tu zostało 7, tych zostało 5. No tak naprawdę są za duże straty. Bo to jest przewiepany, jeżeli chodzi o straty. No normalnie bym kurwa nie spodziewał się, że zostaniemy 5 ludzi w takiej bitwie podczas jednej kurwa walki. Oni walczyli z włóczniami, z włócznikami, no kurwa, no nie oszukujmy się, to nie jest jakiś potężny oddział włóczników, tylko jakieś kurwa badziewna milicja, no. Ile straci już? 97, dobra. 400 ludzi straciliśmy w tej bitwie. Tak zginęliście. A nie, uciekli gdzieś tu. Co my tu mamy? Jeden oddział totalnie przepadł. Z mojej potężnej armii jest teraz kurwa gówno. No ci są w dobrych ilościach, ci są, tych połączymy. I tak w sumie lipa, już więc nic nie zrobię tutaj. Ja pierdolę, naprawdę. Zaatakuj mnie w końcu w tym Orleanie, będzie miło dla mnie. Ciebie nie potrzebuję. Tu mam flotę, dwa statki. Tu niech stoją te Niemce, zbuntowane. My możemy ruszyć na Clermont. Nie jest to blegane, nie jest to blegane, dobra. Zapiszmy grę. Niemcy, zaatakujcie mnie w końcu. Atakują. Jest 2 do 3 dla niego przewagę. Orlean ma lepszą obronę. Próbujemy to jakoś zrobić. Zapiszmy grę. Ale tą bitwą, moi drodzy, zobaczmy kwestię ostatniego odcinka, bo też sobie żegnam na tej części. Do widzenia.